Miałem dzisiaj przyjemność zobaczyć na żywo premierę książki, możemy też nazwać dziełem Marka Wzorka, mojego przyjaciela, którego poznałem 9 lat temu w firmie Igus, w której ja pracuję do chwili obecnej. Marek, moim zdaniem, złapał taką misję szerzenia wiedzy o turkusie, który poznał również w pewien sposób w Igusie i pokazywania tego dalej. Książką Od hierarchii do turkusu przekazuje to, moim zdaniem, w bardzo jasny i transparentny sposób. To, co najbardziej cenię w tej książce, to to, że ta książka może być inspiracją dla tak naprawdę każdego. Ta książka może być inspiracją zarówno dla szefa, prezesa i właściciela firmy, ale również dla samego pracownika, który może dzięki temu zobaczyć, że obecnie już istnieją organizacje i takich organizacji powstaje coraz więcej, które są zarządzane w całkowicie inny sposób, z dala od tej hierarchicznej, dosyć sztywnej struktury, w kierunku transparencji, samozarządzania, w kierunku takim, gdzie też klient jest najważniejszą osobą w organizacji. Powiedziałem też tutaj tego klienta, ponieważ tak to też działa w Igusie, że my w Igusie mówimy, że naszym szefem jest klient i w naszej firmie to rzeczywiście się sprawdza i bardzo dobrze z tym funkcjonujemy. Także wiemy już, do kogo ta książka może być skierowana. To, co dla mnie jest takim bardzo wartościowym, co ja zobaczyłem, przeczytałem w tej książce, to jest to, jak ten temat możemy dalej rozwijać, czyli ten temat organizacji bez hierarchii, nazywanymi organizacjami turkusowymi, jest tematem, który może przechodzić nie tylko na pole biznesu, ale na również pole rodziny, funkcjonowania pewnych społeczności, później dalej funkcjonowania miast, państw, a może i świata kiedyś w przyszłości. Także mam takie odczucie, przyszłość to pokaże, że temat turkusu, samozarządzania, być może kiedyś za 100, 200, 300 lat, może za 20 lat, zobaczymy, że między innymi ta książka była jednym z wkładów do rozwoju nowego sposobu organizacji ludzi. Nie tylko tutaj, nie tylko w organizacjach, nie tylko w społecznościach, ale może i na całym świecie w przyszłości.